Nie powtarzając po koleżance, chciałem jednak powtórzyć, że sam tytuł tej uchwały dyskwalifikuje ją w naszych oczach. My reprezentujemy wyborców, dla których papież akurat nie był Ojcem Świętym, tu jest wielokrotnie ten zwrot przytaczany, dla których kanonizacja Jana Pawła II jest obojętnym wydarzeniem. I trudno, żebyśmy czcili ją jakimiś uchwałami sejmowymi. Zauważę, że Watykan też, państwo Watykan nie czci jakimiś uchwałami czy dogmatami naszych bohaterów narodowych czy naszych rocznic, więc nie widzimy powodu, żeby to polski sejm, polska władza czciła bohaterów Watykanu przede wszystkim. Natomiast oczywiście uznajemy Jana Pawła II za wielką postać, choć kontrowersyjną naszym zdaniem. Dla klerykalnej prawicy na pewno nie, ale dla wielu Polaków jednak kontrowersyjną. Tym bardziej dla wielu Europejczyków czy ludzi racjonalnie myślących, nie wnikając. Apelujemy, żeby brać przykład choćby z racjonalnego podejścia Niemców do swojego papieża, gdzie nie ma tego zadęcia, nie ma sporów, nie ma wnikania w jakiś religijny charakter jego posługi papieskiej, bo to jest sprawa wewnętrzna Kościoła. Natomiast myślę, że można rozważyć taką uchwałę, podjęcie takiej uchwały za rok może, z okazji 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II, chociaż śmierć akurat jest może niefortunną okazją do uczczenia, czy czczenie śmierci jest dwuznaczne cokolwiek. W każdym razie uchwała z okazji kanonizacji papieża jest naszym zdaniem nie do przyjęcia. I nie widzimy na chwilę obecną, ponieważ zebraliśmy się z okazji, w przeddzień tej kanonizacji, nie widzimy w obecnym momencie, w obecnych okolicznościach możliwości podjęcia jakiejkolwiek uchwały, bo nie ma ku temu po prostu żadnych przesłanek, ani rocznic, ani okazji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,